Dzień dobry Państwu. Ja mam przez 20 minut powiedzieć o zaburzeniach mikroflory czy mikrobiomu, co jest niemożliwe. Przez te 20 minut postaram się Państwu powiedzieć, że coś takiego jest i co to jest. O pewnych aspektach Pani Profesor już wspomniała, ale przechodząc do meritum. Mikroflora, czyli mikrobiom, taki termin podany w 2012 roku. Również mikrobiota, ale uważa się, że ten narząd bakteryjny, ten mikrobiom jest również supernarządem jelitowym, jest wirtualnym narządem endokrynologicznym, jest narządem metabolicznym. Spełnia bardzo wiele różnych funkcji w naszym organizmie, w roli naszego zdrowia i choroby. Proszę Państwa, ponad 2000 lat temu Hipokrates powiedział, że wszystkie choroby mają swój początek w jelitach. Skąd on to wiedział? To jest prawda. Teraz to wiemy. Tą myśl podchwycił prawie 100 lat temu Miecznikow, noblista, rosyjski mikrobiolog, który Nagrodę Nobla dostał za odkrycie fagocytozy. Ale on już uważał, że pewne bakterie w jelitach mogą działać niekorzystnie, bakterie patogenne. Ale później wprowadził pojęcie probiozy, że podawanie dobrych bakterii, co zresztą już zauważył Pliniusz starszy w czasach rzymskich, gdzie zalecał stosowanie fermentowanych produktów mlecznych. Probioza może wpływać korzystnie na nasz mikrobiom. W odróżnieniu od antybiozy, kiedy to Fleming wynalazł penicylinę i zaczęliśmy stosować antybiotyki, które nasz mikrobiom jelitowy niszczą. Pani profesor wspomniała, największym obszarem, który kontaktuje się ze środowiskiem zewnętrznym u człowieka, jest jelito. To jest prawie 300 metrów kwadratowych, wielkość boiska. Dla porównania skóra to jest niecałe 2 metry kwadratowe. A ponieważ w jelicie znajduje się tkanka limfatyczna, która też odgrywa ważną rolę w naszej odporności, to zaburzenia tego mikrobiomu odgrywają tutaj w tym aspekcie olbrzymią rolę, bo mikroflora jelitowa, kontaktując się z układem odpornościowym, zapewnia produkcję przeciwciał, również na terenie jelita, co też broni nas przed patogenami. Proszę Państwa, już w okresie płodowym my jesteśmy, nasz organizm w życiu płodowym jest stymulowany antygenami mikroflory matki. Jeżeli matka jest zdrowa, ma zdrowy mikrobiom, noworodek też ma szansę być zdrowy. Uważało się dotychczas, że noworodek ma sterylny przewód pokarmowy, ale okazało się, że już u noworodka w przewodzie pokarmowym wykrywane jest DNA bakterii. Czyli ten okres płodowy też odgrywa rolę, ale największą rolę odgrywa ten okres noworodkowy po narodzeniu. Zresztą zależy to, jakimi drogami nastąpi poród. Fizjologiczny poród daje inną mikroflorę na początku niż na przykład poród cięciem cesarskim, gdzie wtedy noworodek jest zasiedlany głównie bakteriami pochodzącymi ze skóry. No i wreszcie karmienie. Oczywiście najbardziej fizjologiczne karmienie piersią. Ale niezależnie od tego, jak ten noworodek jest karmiony, to mniej więcej po 2 latach już ten mikrobiom osiąga pewną dojrzałość, chociaż on jeszcze się rozwija przez kilkanaście lat. Ale jest już pewien zespół mikroorganizmów. 30% tych mikroorganizmów w mikrobiomie to jest tak zwany stały zespół. On się nie zmienia, ale aż 70% to są zmienne bakterie, które podlegają różnym wpływom, głównie środowiskowym. To są mikroorganizmy, które połykamy z jedzeniem, połykamy ze śliną. No i wreszcie wpływa na to cały szereg różnych czynników. I wiek, i płeć, i genom tego człowieka. A głównie to, o czym mówi pani profesor, dieta, leki, najróżniejsze. I również wspominała pani profesor o tym, że ważny jest dobry początek, czyli jeżeli będziemy noworodka leczyć antybiotykiem, najczęściej nie mamy wyboru. Leczenie antybiotykami noworodka to jest często
strategia ratująca życie. Ale to się w przyszłości może odbić źle, bo może mikrobiom się zmienić tak, że będzie prowadził do otyłości. Może się zmienić tak, że będzie, może prowadził do tych nieswoistych chorób zapalnych jelit. Colitis ulceroza, choroba leśniowskiego Crohna. To, co się dzieje teraz właśnie w Azji. Ale również białaczka, ale również choroby neurodegeneracyjne. Się stanie za ileś lat, ale trzeba mieć świadomość, że leczenie antybiotykami na początku może się kiedyś odbić niekorzystnie. Proszę Państwa, w samym jelicie jest około 100 trylionów bakterii. Ja nawet nie wiem, ile tam jest zer, ale to jest bardzo dużo. A mikrobiomów w człowieku jest kilka. Najważniejszy ten jelitowy, ale jest jeszcze nosowo-gardłowy. W jamie ustnej mamy około 700 gatunków bakterii, które z nami współżyją, są komensalne, ale w pewnych sytuacjach, kiedy organizm człowieka ulega osłabieniu, mogą nas zaatakować. To jest mikrobiom oddechowy, czyli w drogach oddechowych, skórny i moczowo-płciowy. Mówi się też o mikrobiomie żołądkowym. Tam jest mało bakterii, jest Helicobacter pylori, bo mamy kwas. Kwas zabija bakterie, ale niektóre bakterie i grzyby w żołądku przeżywają. No więc co stanowi ten mikrobiom? Przede wszystkim bakterie, głównie beztlenowe, ale też wirusy, bakteriofagi, grzyby najróżniejsze i pierwotne takie mikroorganizmy bezjądrowe jak archeony czy eukarionty. To wszystko jakoś działa i wpływa na naszą równowagę procesów życiowych. Jeżeli popatrzymy tylko na kawałek drzewa genealogicznego tych bakterii, to widzimy, jak dużo tych bakterii jest, ale ile ich jest, nikt nie wie. Kilkanaście lat temu mówiło się, jest w jelitach pewnie około 400 gatunków bakterii. Później się mówiło, że jest 4000. Teraz nie wiadomo. Na pewno jest dużo, dużo więcej. Na ogół są to bakterie komensalne, czyli żyjące z człowiekiem w zgodzie, tak zwanej endosybiozie. Komensal, czyli jedzący razem. No, pasożyty jest jedzący razem, ale te bakterie żyją z nami w symbiozie. I teraz, proszę Państwa, proszę się zastanowić, kto jest ważniejszy. W człowieku tylko 1/10 komórek to są komórki ludzkie, a reszta to są bakterie. Gdyby te bakterie wyizolować i zważyć, to one ważą 1,5 kg. To jest tyle, co mózg. Czyli mamy w sobie jeszcze drugi mózg, głównie zlokalizowany w jelitach i mówi się tu o mózgu trzewnym. No jeżeli popatrzymy też na te bakterie, jak one się szybko mnożą, to z jednej bakterii po kilkunastu godzinach jest 5 bilionów. W jelicie grubym 1 bilion bakterii na gram stolca. I człowiek do środowiska, jeden człowiek wydala dziennie 150 bilionów bakterii, a cała ludzkość 500 000 ton bakterii wydala do środowiska. No te bakterie w większości giną, ale część krąży, jest obieg w łańcuchach pokarmowych organizmów żywych. Jest taki projekt, który bada katalog genów ludzkiego mikrobiomu od kilkunastu lat. Co się okazuje? Ludzie mają 30 tysięcy genów, bakterie nawet 10 milionów. 100 albo jeszcze więcej, razy więcej. To kto jest ważniejszy? Nas jest mniej. Nie jesteśmy ludźmi, tylko jesteśmy kolonią bakterii. A temperatura jest stała. Środowisko jest bezpieczne, transport jest zapewniony, te bakterie siedzą w człowieku i mogą nami sterować, bo bakterie wytwarzają wiele związków, które to związki są neurotransmiterami. One są w mózgu. Proszę, różne bakterie, dopamina, serotonina, noradrenalina, te neurotransmitery zawiadują naszym zachowaniem. I to, co powiedzieliśmy o mózgu trzewnym, czyli o osi jelitowo-mózgowej, to jest prawda. Mikroflora,
mikrobiom może manipulować zachowaniem gospodarza. Może wpływać na nastrój, na te choroby psychiczne. Może wysyłać pewne substancje, które albo powodują, że się czujemy źle, albo czujemy się dobrze. Jeżeli bakterie wyślą substancje nagród do mózgu, czujemy się dobrze po zjedzeniu na przykład czegoś, co nam szkodzi. I pacjent powie, no lekarz mi zabronił jeść słodyczy, ale organizm się domaga. Organizm się domaga i on je, bo bakterie nim sterują. Zaburzenia mikrobiomu, czyli dysbioza, to są zmiany jakościowe i ilościowe. Czyli pojawiają się bakterie patogenne, ale też proporcje między poszczególnymi gatunkami bakterii są zmienione. To już może działać niekorzystnie na nasz organizm. I to już mówiliśmy o tych lekach. Najczęściej stosowane leki. NLPZ-y można kupić w każdym spożywczym sklepie. IPP to są leki, które stosowane na zgagę, tak zwane osłonowe leki. To są jedne z najczęściej stosowanych leków na świecie, ale to też wpływa na zaburzenia naszej mikroflory jelitowej. Nie mówiąc już o przewlekłym stresie, o braku aktywności fizycznej. Sportowcy mają lepszą mikroflorę niż ci, którzy spędzają życie na siedząco. Siedzenie to śmierć. No i proszę zobaczyć, w jamie ustnej jest tych bakterii dużo, ale w jelicie im dalej, im głębiej tych bakterii jest coraz więcej. Coraz więcej. Jeżeli by stolec odwodnić, to 80% suchej masy kału stanowią bakterie. No i wreszcie rola. To jest tylko niektóre tutaj elementy są uwzględnione. Udział w rozkładaniu różnych czynników, produkcja niektórych witamin. Bardzo ważne. Jemy niektóre pokarmy, których nie jesteśmy w stanie strawić, bo nasz układ enzymatyczny temu nie podoła. Ale bakterie poprzez procesy fermentacyjne w jelitach mogą spowodować to, że dojdzie do trawienia. No, aktywność immunologiczna, utylizacja energii, regulacja apetytu, metabolizm leków, ale też i produkcja kancerogenów. Patogeny mogą odpowiadać za to, że w organizmie będą powstawały związki potencjalnie rakotwórcze. Co my możemy zrobić? Była już dzisiaj mowa. Jeść dobrze, prawidłowa dieta, ale możemy też stosować probiotyki. To jest jeszcze taki dosyć śliski temat. Różne towarzystwa naukowe odnoszą się do tych probiotyków. Na ogół są zalecane, ale pewne specjalne szczepy na konkretne choroby. Prebiotyki, czyli dieta. No i wreszcie coś takiego znanego jak transplantacja stolca. Prawidłowa nazwa to jest transplantacja mikroflory jelitowej. Jeszcze chwilka. No i wreszcie te leki przeciwbakteryjne. Dwa słowa o barierze jelitowej. Prawidłowa mikroflora, prawidłowy nabłonek i przenikanie substancji z jelita do krążenia. Pod wpływem toksyn niektórych bakterii ta bariera jelitowa może zostać uszkodzona i będą do organizmu przenikać substancje niekorzystne, czyli tak zwane przesiąkliwe jelito. Jeżeli te toksyny bakteryjne się wchłaniają, powoduje to powstanie takiego stanu zapalnego w organizmie, ale stanu zapalnego, którego nie można wykryć. To jest subkliniczny stan zapalny. Nie ma gorączki, OB jest prawidłowe, inne wskaźniki stanu zapalnego też nic nie wykażą, ale jest subkliniczny stan zapalny, który wpływa niekorzystnie na różne procesy metaboliczne. No i wreszcie te zaburzenia w centralnym układzie nerwowym. Tak, pod wpływem mikroflory. Zmiany w mikroflorze, to już pani profesor wspominała, mogą wpłynąć na pamięć, na uczenie, na odpowiedź na stres. Bez zdrowej flory nie ma zdrowego mózgu. Zła regulacja apetytu, otyłość, cukrzyca, bardzo wiele różnych chorób. No i choroby psychiczne.
nerwice, depresja, zaburzenia lękowe. To też u podłoża mogą leżeć zaburzenia mikroflory. Dieta wysokotłuszczowa prowadzi właśnie do tej endotoksemii, a endotoksemia to spadek odporności, przewlekłe zmęczenie, otyłość, cukrzyca, nadciśnienie, choroby nowotworowe. No to już też tutaj jest zestaw, co się może zdarzyć pod wpływem nieprawidłowych mikroflory. Z braku czasu już nie będę tego omawiał, ale na koniec jeszcze chcę Państwu pokazać coś takiego. Stosujemy antybiotyki powszechnie. Może się zdarzyć, że po jednej kuracji antybiotykowej nasza mikroflora nie wróci. To jest jedna kuracja klarytromycyną. Proszę zobaczyć, jak wyglądała mikroflora na początku, a po 4 latach. Nie wróciło już do normy. Są wprawdzie prace, które mówią, że może to jednak wróci, ale wiele prac mówi, że nie. I proszę zobaczyć, co się może stać u kobiet, taka praca, która obserwowała przyjmowanie antybiotyków u kobiet na przestrzeni 8 lat. No to troszkę tu pomyłka. Przez 8 lat kobiety, które brały antybiotyki w ciągu 2 miesięcy na te 8 lat, no niby nie tak dużo, bo jak ktoś ma częste infekcje układu oddechowego albo częste infekcje dróg moczowych, to przyjmuje antybiotyki, bo musi. To te kobiety miały o 27% zwiększone ryzyko śmierci z różnych przyczyn w stosunku do tych, które nie przyjmowały antybiotyków, a z przyczyn naczyniowo-sercowych ponad 50%. Czyli to ma wpływ również na miażdżycę i na choroby serca. A choroby nowotworowe? Ci ludzie, którzy przyjmowali antybiotyki 2 miesiące w ciągu 20 lat, o 1,5 razy miały zwiększone ryzyko występowania polipów w jelicie grubym. A rak jelita grubego powstaje na podłożu polipów gruczołowych w jeliciu grubym. Czyli związek z chorobami jest ewidentny. Tyle tylko, że na razie nasza wiedza nie pozwala ustalić, jakie są dokładnie te zależności pomiędzy zmianą mikroflory a konkretnymi chorobami. To jest jeszcze poza zasięgiem nauki. Dziękuję bardzo.